tradycyjne świąteczne stoły i potrawy przygotowane przez sołectwa i zaproszonych gości, piękne kolędy i pastorałki wykonywane przez dzieci, młodzież, a także żywa szopka bożonarodzeniowa. To tylko część atrakcji, jakie czekały na odwiedzających jarmark bożonarodzeniowy w hali sportowej w Ścinawce Średniej. Wszystkie drogi prowadzą do Ścinawki. Są już w większości odbudowane, a zatem powinien wyjść z domu i pójść drogą w kierunku Naradków i trafi do Ścinawki, do najpiękniejszego jarmarku, jaki jest, bożonarodzeniowego. Mamy dużo tych potraw, mamy kar, mamy rybkę w galarecie, mamy makiełki, mamy krokiety, uszka, barszczyk czerwony, zupę grzybową, sos grzybowy, mamy uszka, tak samo mamy trzy rodzaje chyba śledzi, a trzy rodzaje pierożków. Staramy się, żeby było 12. Myślę, że jest, bo jest i kompot suszu. Także podtrzymujemy tradycje naszych dziadków, babć. Mamy też karpia, znaczy może nie karp, ale ryba w galarecie, ryba smażona. Także myślę, że jak policzymy, to te 12 będzie. Koło gospodyń ze Ścinawki Dolnej. Tak, tradycją jest, że szykujemy nasze polskie pierogi, pstrągi w galarecie. Zupa grzybowa z naszych grzybów leśnych, piernik, makowiec, sernik, sami robimy stroiki, różne dekoracje. W ogóle to tradycje to my przywieźliśmy od naszych dziadków z Nowosądecczyzny. Co tam się gotowało, to tu też, ale już na, jak oni mówią, na zachodzie małżeństwa się pomieszały, no to oni teraz mają na stole trochę z tamtych regionów, na przykład kutia, nigdy nie było u górali kuti, a resztę to takie mają swoje, jakieś no grzyby, ryb w zasadzie tam nie było, ale przeważnie grzyby, kapusta, groch, no suszone owoce, na kompoty, na zupy. No i my też to tak, tradycję taką szanujemy. Zawsze coś tam się dorobi takiego od siebie, nie? Ale to, co ma być, to zawsze jest. Dzisiaj mamy około 80 wystawców. No oczywiście nasze wsie 15. To jest taka grupa, która nadaje ton temu wydarzeniu. Ale jestem mile zaskoczony. Nie spodziewałem się tego stanu wystaw, jaki jest na tą chwilę. Cieszę się, że podjęliśmy decyzję, żeby to właśnie zrobić. Oczekiwanie wyczuwało się, a dzisiaj widać to oczekiwanie.